Ja już włączyłem nagrywanie. Witam serdecznie wszystkich na kanale Prawda o Prawdzie. Będziemy mieli teraz wywiad z małżeństwem. Może przedstawicie się? Ja mam na imię Rafał. Elena. Miło mi. Co was sprowadza do mnie? O tak powiem. Co nas sprowadza? No, oglądamy twój kanał dość w miarę regularnie. W ogóle cieszymy się, że jest taki ktoś, kto taki kanał prowadzi, bo uważam osobiście, że on jest potrzebny. A co nas sprowadza? Byliśmy świadkami Jehowy. Ja byłem 18 lat, od nastolatka, od dzieciństwa byłem świadkiem Jehowy, natomiast odszedłem, będzie już 3 lata. Aha, czyli wy już jakiś czas jesteście poza organizacją, nie? No, tak. Ja byłam gdzieś koło tam lat 13 powiedzmy. I jakiś rok, może nie cały nie jestem, nie? Świadkiem. Tak, bo ja pierwszy odszedłem, najpierw zrezygnowałem z przywileju, później odszedłem. Natomiast żona już nie chodziła na zebranie, tak, ale jeszcze formalnie była, tak? Tak. No ja powiedziałam starszym, jak mnie odwiedzili, że możecie mnie wykreślić już, bo w sumie starszy powiedział, nie, my nikogo nie wykreślamy. No i później było jeszcze parę rozmów, gdzie spytali mnie, czy ja czuję się świadkiem, czy obchodzę święta. Ja mówię, że nie czuję się, że obchodzę oczywiście. No i powiedzieli, że porozmawiają w swoim gronie, ale od braci dowiedziałam się właśnie w następnym tygodniu, że zostałam ogłoszona jako wyłączona. Grono już podjęło decyzję. A jak się, Rafał, zaczęło w ogóle twoje nie wiem, poszukiwanie? Z jakiego powodu w ogóle? Co się stało? Tyle lat organizacji. Wiesz, powiem ci tak, moi rodzice poznali prawdę, w cudzysłowie oczywiście, ja już to mówię, w latach 89-90, to były te lata, ja byłem nastolatkiem. To się może chcieli razem z moim ojcem na przykład. Bo on się w 89 chrzcił, także. Tak. I jak nastolatek ja byłem trochę tym zafascynowany. W ogóle organizacja dla mnie była czymś idealnym wręcz. Natomiast kiedy człowiek no, wszedł taki wiek dorastania, człowiek dorósł, zaczął się obracać wśród braci. Zawodowo pracowałem też dużo z braćmi. I popatrzyłem, że nie jest to do końca. Są nieuczciwi ludzie, kradną, oszukują, no różnych rzeczy się... Może też nie można powiedzieć, że wszyscy. Nie, ja nie mówię, że wszyscy, nie, ale akurat... Nie generalizujemy, no też się zdarzają takie przypadki. Ja też osobiście znam dość sporo osób, które prowadzą różne tam... Tak, tylko wiesz, chodzi o to, że dla mnie jako nastolatka było to coś bardzo świętego, idealnego, a nagle zdarzenie takie z rzeczywistością. Ale wiesz, potrafiłem te rzeczy przełknąć. Chociaż ja rozmawiałem ze starszymi nieraz o tych rzeczach, ale to było takie zawsze, wiesz, bracie Rafale, oni są jeszcze potrzebni, może w organizacji kiedyś może niedoskonali. Są niedoskonali. No, przełknąłem te rzeczy. Pytań zawsze miałem takich wątpliwości, gdzieś tam z tyłu głowy miałem takie wątpliwości, ale zawsze, no sam wiesz jak to w organizacji, poczekaj na Jehowę, tak? Tak, zawsze tak było. Tak, i to było gdzieś tam z tyłu takie skumulowane. Natomiast tak dość mocno u nas się zaczęło w sumie od naszego syna, bo mamy... Czyli ja może też powiem, jak tak. Ja poznałam. Poznałam się z Rafałem, jak on mnie zaczął opowiadać... No o raju na ziemi to tak troszeczkę nie wierzyłam, bo dla mnie to była bajka. Ogólnie przyjechałam z Rosji tutaj do Polski i styczności nie miałam. Słyszę po akcencie, bo nie miałam styczności ogólnie z religią, a nie, że tak powiem, z cerkwią, a nie z kościołem. Także, a zaczęli mnie bracia odwiedzać. No tak jak Rafał był świadkiem, znaczy... Był świadkiem, a ja poznałam parę braci, no zaczęli mnie odwiedzać też. Na początku to dziękuję i w końcu w którymś momencie się poddałam. I bardzo mi się spodobało, że umieli znaleźć werset praktycznie na każdy temat. Na każde pytanie umieli w Biblii znaleźć odpowiedzi, a ja nie czytałam wcześniej nigdy Biblię, więc po prostu to mnie zafascynowało.
A przekonało takie, jeden taki powód duży, że na przykład świadkowie nie idą do wojska. I mówię, Boże, gdyby faktycznie tak nikt na ziemi nie poszedł do tego wojska, nie brał broni do ręki, no to faktycznie byłoby o wiele lepiej, bo nikt by nikogo nie zabił. I ten, znaczy, argument, można powiedzieć, mnie przekonał do tego, żeby wziąć chrzest. O, tak powiem. No ale teraz, jak się dowiedziałam, że zbrojeniowe różne rzeczy inwestują, no to to już wszystko przekreśliło się po prostu. Tak. I wiesz, i w sumie nasza historia odejścia zaczęła się w momencie, bo mamy czworo dzieci, mamy dużo dzieci. Na szczęście. Podziwiam, bo niektórzy... My mamy jedno tak. I... Jest, no, także szacunek za czwórkę naprawdę duży. I wiesz, i historia zaczęła się od syna, bo syn dorosły już chłopak, już wyszedł, ożenił się, mieszkają w Niemczech. Poznał dziewczynę ze świata, no i postanowił odejść od organizacji. My uszanowaliśmy jego decyzję, ale... Wiesz, podtrzymywaliśmy z nim kontakt, tak? Dlatego, że my sobie jesteśmy rodziną bardzo zżytą z dziećmi i nie wyobrażaliśmy sobie, żeby nie mieć tego kontaktu. Druga rzecz, żony, rodzice nie są świadkami, więc też zawsze tak podchodziliśmy do sprawy, że no jak to Eleny mama spyta, co tam u syna, my powiemy, że nie utrzymujemy kontaktu. Wydawało nam się takie dziwne i wręcz zawsze sobie tłumaczyliśmy to, że takie złe świadectwo to będzie. I ten kontakt mieliśmy, ale później, wiesz, zaczęły się naciski, żeby tego kontaktu nie mieć. Pamiętam taką słynną... Powiedz o tych naciskach troszeczkę, bo oficjalnie świadkowie Jehowy mówią, że nie, my nie zakazujemy, nie ma właśnie takiego traktowania rodzin od... No, takiego odpychania, że wszystko jest w porządku, że można utrzymywać kontakt. A jak tak naprawdę to wygląda? Oprócz tego, co mówią świadkowie Jehowy. No właśnie, wiesz co, to nie jest tak, bo... Znaczy, może na początku dodam, że mówiliśmy synowi, znaczy Sergiej, musisz wrócić, bo wiesz, że nie możemy z tobą kontaktu podtrzymywać. No i gdzieś tam przy okazji zawsze mu powtarzało się, że no wiesz, nie będziemy z tobą kontaktu podtrzymywać. Nawet dzwonił do mojej mamy i mówił, babcia, już niedługo rodzice nie będą podtrzymywać kontaktu. Babcia dzwoni, czyli moja mama do mnie, no nie wiem, czy to prawda. Ja mówię, mamo, nic się jeszcze nie stało, nie, podtrzymujemy normalnie kontakt, no ale mieliśmy takie zapędy, że w sumie powinniśmy zerwać ten kontakt, chociaż nigdy nam się nie udało, bo jednak więzi rodzinne były zawsze silniejsze niż nakaz, nie? Jedno takie pytanie do ciebie mam, Lena, a czy twoja mama zerwała z tobą kontakty, kiedy ty porzuciłaś no właśnie, wiesz co? Bardzo dobre pytanie, bo ja mówię, jak ja oświadczyłam mamie, że ja wstępuję tutaj do Świadków Jehowy, to nic między nami się nie zmieniło. Powiem, po prostu teraz to tak fajnie się z tym czuję i wtedy fajnie się czułam, bo jak byłam mamy kochaną córką, tak i zostałam po tym, że w sumie no, zmieniłam religię, tak? Zmieniłam. W sumie tak, zmieniłam. Także... I to jest właśnie bardzo, bardzo ciekawe, Jarek, bo ja mam, jeszcze babcię mam, no dziadek już zmarł parę lat temu i oni blisko tutaj mieszkali i oni byli katolikami, ale oni utrzymywali z nami kontakt. Oni na przykład bardzo uwielbiali, dziadek bardzo uwielbiał moją żonę, słuchaj, i ciocia ze Szczecinka, z którym do tej pory mamy kontakt, nie zerwali z nami kontaktu z tego powodu, nie? A odnośnie tych nacisków, co mówisz, to właśnie świadkowie mówią, że oni nie naciskają, a to jest nieprawda, dlatego że nas w domu było pięcioro rodzeństwa, z czego jedna siostra dalej jest świadkiem Jehowy z mężem, mieszkają z rodzicami moimi, natomiast dwie siostry i brat nigdy nie wziął chrztu, on nie zaangażował się, wyjechał też do Niemiec, zresztą moje siostry też do Niemiec wyjechały. Z jedną mam kontakt. Tutaj mam wielkie pretensje do rodziców, że nie nauczyli miłości nas jako rodzeństwa, bo mam tylko kontakt z jedną siostrą w tej chwili. Ale właśnie chciałem historię taką powiedzieć króciutko odnośnie tej mojej siostry. Kiedy parę lat temu zmarł dziadek, ja jeszcze byłem świadkiem Jehowy.
I miała przyjechać moja siostra, ta z Niemiec, która odłączyła się już dużo, dużo wcześniej przede mną. Znaczy ją wyłączyli zaocznie. Znaczy ją zaocznie w ogóle wyłączyli, ona nawet nie wiedziała, że jest wyłączona, tak? Tak. I ona miała tu przyjechać, no i wiadomo, no przyjechać na dzień, dwa, tak? Przecież nie będzie szukać hotelu gdzieś i tak dalej. Ja mówię, przenocujesz u nas. A my wtedy byliśmy świadkami. Tak, byliśmy świadkami. I słuchaj, i ja mówię do rodziców, że przyjedzie Ramona, przenocuje u nas. Oczywiście ojczym, tak, już w trybie natychmiastowym starszym uprzejmie doniósł o tym zdarzeniu, że siostra wykluczona, tak, będzie nocować u nas. Starsi mnie wezwali, bo ja wtedy byłem sługą pomocniczym, że to nie wypada, bo to nie jest dawanie przykładu, wzoru i tak dalej. Jednak my i tak podjęliśmy decyzję, że będzie nocować, tak? Bo no ja sobie nie wyobrażałem, że siostra przyjedzie i pojedzie do hotelu. Moja mama powiedziała, że powinna do hotelu jechać. Tak, moja mama powiedziała, że kategorycznie do hotelu, nie? I wiesz, i to są właśnie... Córeczka nasza najmniejsza domaga się. I to są właśnie te naciski takie, nie? Później, nie wiem, czy myślę, że będziesz pamiętał, bo widzę, że na bieżąco śledzisz literaturę. W 2014 roku bodajże była taka strażnica do studium na tym zebraniu. I to był taki artykuł właśnie o wykluczonych, żeby nie szukać pretekstu, tak, nie pisać SMS-ów, tak? Nie odpowiadać na kontakty. Wiesz co? Tak, i wiesz co, ja ci powiem, że właśnie na tym zebraniu ja wybuchnąłem. Ja już nie wytrzymałem. To znaczy kulturalnie się zachowałeś. Znaczy nie, kulturalnie, tylko w tym sensie, że moje uczucia... Pękłeś po prostu, tak już koniec. Tak, tak. Wiesz, ja podniosłem rękę, zgłosiłem się i powiedziałem na sali królestwa, że, nie, że mówię, bracia, wszyscy mnie znacie, wiecie, że mam syna wykluczonego poza organizacją i osobiście nie uważam absolutnie nic złego w tym, jeśli napiszę do niego SMS-a, zadzwonię, czy jest zdrowy, czy jest wszystko okej, czy żyje, jak sobie radzi. To było wielkie zażenowanie dla prowadzącego. No, nastąpiła chwila ciszy. Dzisiaj w dobie YouTube'a, jakby coś takiego było, to byłoby... Wyobrażam sobie minę, nie? Naprawdę. Tak, tak. Słuchaj. Oczywiście zaraz następny starszy zgłosił się, odesłał mnie do książki Zorganizowanie, jak postępować. Tak? I to był właśnie ten moment. I po tym momencie jakoś postanowiłem zrezygnować z usługiwania najpierw. No bo ja sobie nie wyobrażałem usługiwać, nie zgadzając się z pewnymi rzeczami. Nie podobały mi się te takie głoszenia grupowe, to zbiegowisko tych ludzi przed domami, tak? Tak, tak. Przez wiele lat prowadziłem też finanse, bo chyba z 6 lat, finanse zborowe i byłem też koordynatorem do sal zgromadzeń. I wiesz co, też w kwestii finansowej nie jest wszystko też przejrzyste. Wiesz co, tylko jeszcze wrócę do tego tematu, co mówiłeś. Jak przyjechała ta twoja siostra na pogrzeb dziadka, to też taki szczegół, ale takie ważne, tak, nie? Właśnie. Że stoimy wszyscy. Cała rodzina stoi. Jego rodzice podchodzą, ona przyjechała ze swoim tam mężem. To z mężem się przywitali, a z córką się nie przywitali. I tak, wiesz ja co, mówię... To był szok. To po prostu wszyscy... tak dziko wyglądało. Tak. Nie wiem, mówię, postronna osoba zobaczyła, a jakie to świadectwo jest, ty z tym się wita, z tym się nie wita. Wiesz, ja sobie tak pomyślałem, jak moja siostra się czuła w tym momencie, nie? Gdzie podali rękę jej mężowi. I mało tego. Zaprosili świadkiem Jehowy nigdy, tak? Słuchaj, tak, zaprosili jego do domu, powiedzieli mu, że może on przyjechać, ale ona nie. Tak. No oczywiście, że on sam nie przyjedzie, on nawet nie zna tych ludzi, tak? No ale to było takie... Wiesz, to takie dzikie. Tak, tak to wygląda właśnie. No i tak to wygląda. Właśnie. I powiem ci, a odnośnie tych właśnie finansów, słuchaj, to nie wiem, czy wszyscy bracia wiedzą, ale na przykład, kiedy przyjeżdża podróżujący do zboru, mimo że ma zwrot kosztów z nadarzyna, bo zwracają mu pieniążki za paliwo i inne rzeczy. Nie słyszałem, ale mów, no bo chcę, żeby reszta usłyszała, no. Tak. To niestety, ale na przykład też daje paragony do zboru za paliwo, mimo że jeździ z braćmi, praktycznie swoim autem nie jeździ na terenie.
Słuchaj, a daje paragony, na przykład tam jakieś nitki do zębów, pasty, szczoteczkę, tam coś, rozumiesz? I to wszystko tam zawsze te 200-300 zł bracia ze zboru z kasy trzeba było mu wypłacić, nie? Także no... No nie wiemy czasami, bo jak wiesz, zacząłeś zadawać niestosowne pytania, to już ciebie nie brali do rozliczenia. Ja słyszałem o przypadkach, gdzie zbyt dostawał kwity na 5000 zł za wizytę. No właśnie, naprawdę, ja mówię, naprawdę. On tylko raz dopuścili go do tego, a później już sami rozliczyli się z nim. A później taką, wiesz, jeszcze krótką historię odnośnie finansów, to parę lat temu koło Szczecina, tu w Mostach, wybudowana została sala zgromadzeń za kwotę 7 milionów złotych. Bardzo ekskluzywna i taka dość fajna, nowoczesna sala zgromadzeń. I wiesz, i powiem ci tak, siedzę kiedyś, jeszcze jak byłem koordynatorem tam właśnie w tych Mostach, to siedzę tak na kongresie, to był dwudniowy kongres i słyszę przed przerwą takie coś. Koszt zgromadzenia dwudniowego wyniesie 14 tysięcy złotych. Brakuje jeszcze tyle i tyle. I wiesz, ja w pewnym momencie mówię tak w duchu sobie, myślę, kurczę, w Koszalinie, bo w ogóle mieszkamy koło Koszalina, w Koszalinie wynajmowaliśmy salę gwardii od miasta i płaciliśmy 4,5 tysiąca złotych plus sprzątanie, tak? A tutaj mamy salę zgromadzeń swoją. Po co my ją budowaliśmy w ogóle? I mówię, i to jeszcze trzeba doliczyć, że wszyscy bracia, którzy dojeżdżają, tak. to jest 130 kilometrów, to już nie jest 30, tak? Tak. I mówię, na co te pieniądze idą? I wiesz, kiedyś mieliśmy tam spotkanie w tych Mostach, właśnie wszystkich tych braci, co tam zajmowali się tymi sprawami. I ja, wiesz, nie wytrzymałem i zadałem pytanie, na co te pieniądze idą, tak? No oczywiście, wiesz, wszystkie oczy skierowane zostały na mnie. Jak śmiałeś jak to... zadać pytanie? Tak. Niewygodne. I powiem ci, ku mojemu zaskoczeniu, no ten brat zaczął mówić, że tam tak, środki czystości, wiesz, ja na kartce sobie tam pisałem szybciutko, tak? Tam woda, utrzymanie tam prądu, bo to jakoś oni tam liczyli, że to co za miesiąc trzeba zapłacić. Oni mówili, że to niby koszty na tydzień się rozkładają, tak? Później na przykład, że ale co się dowiedziałem ciekawego, catering dla wszystkich przyjezdnych, gości, mówców i tak dalej, tak? Catering? A zwykli ludzie nie mają cateringu. Proszę? A zwykli ludzie, którzy przyjeżdżają na zgromadzenie, przecież sami sobie przywożą jedzenie. No, ale to zwykli. Ale o to tak, o cateringu tak. Nie wiedziałem, powiem ci, to jestem w szoku. Dobre, no. Tak. Słuchaj, i wiesz, ja tak szybciej, no tam spłata kredytu, tej pożyczki do Brooklynu, tak? Bo to jest ciekawe, nie? No Brooklyn dawa nam pożyczkę. Tak, że organizacja... My wybudowaliśmy salę, a oni są właścicielem i jeszcze my musimy ją spłacić. Tak. Znaczy... A niektórzy myślą, że to wszystko jest wspólne nasze dobro, a to wcale tak nie jest. Wszystko należy gdzieś tam daleko, ale nic nie jest nasze. Chodzi, nawet tak? Nasza sala tutaj na terenie każdy, jest. Każdy teraz budynek na ziemi, już każdy, już nie jest, nie ma prawa, wszystko jest przypisane na Nowy Jork, także nie ma opcji takiej. Także. I to jest fajne, że jeszcze trzeba im płacić haracz, to tak mafia, nie? Tak, dokładnie. No i wiesz co, ja tak szybciutko sobie podliczyłem to, co ten braciak tam powiedział i mówię, bracie, jeszcze 6 tysięcy mi brakuje. No. Spojrzał na mnie i mówi, że reszty wyjaśnień starsi w zborze mi udzielą. No, ale wiesz, ja już... Nic już nie powiedzieli, powiem ci, bo ja zrezygnowałem z przywileju, już mi na tym, powiem ci, nie zależało. No, jeszcze historia sprzątania, tak, tej sali zgromadzeń, bo też byłem za to odpowiedzialny. Te czepianie się tych sióstr, że tam gdzieś kropeczka została na kranie, rozumiesz? Ja sprzątałam, to odpowiadałeś. Tak, że ona sprzątała, ja sprawdzałem, a mnie sprawdzano jeszcze, nie? Te kropeczki to naprawdę już, jak czwarty raz człowiek poprawia, ale już tak do błysku wszystko wytarł i było źle jeszcze. No, to takie poniżanie po prostu, nie? Nie podobało mi się. Tak, no, wykorzystywanie władzy. Przesadę wielką. O, dokładnie, nie? No i... Dużo rzeczy się działo. A jak ten z tym dachem na sali, to też ciekawa rzecz. Wiesz, tutaj w Tychowie, w miejscowości, gdzie mieszkamy... Może nie trzeba mówić. Nie wiedzą bracia. W ogóle mamy prośbę później naszego maila i telefon umieścić, tak? Aha, super. Tak,
Chcielibyśmy kontakt nawiązać z jak największym gronem. Wiesz, my byłych świadków nazywamy kuzyni. Kuzynami. Tak. Kuzynami. To są dalecy kuzyni, którzy nam muszą po prostu wrócić. Tak. I on, to jeśli chodzi o tą salę królestwa tutaj u nas, to była to, wiesz, taka sprawa, że był do remontu dach. W ogóle tą salę budowałem jako nastolatek, tak? Myślałem, że to jest wspólne dobro. No wiesz, się okazało, jak budowałem centrum kongresowe w Sosnowcu, to mówiono nam, że jeszcze po Armagedonie będziemy z niego korzystać, a tam zgromadzenia już się nie odbywają, wynajmują spodek czy tam halę w Katowicach, a to wybudowany gigantyczny kompleks w Sosnowcu, przecież największy w Polsce. Także no tak, słyszeliśmy o tym. Też nie korzystamy z tego, także. A w no właśnie. Miał być w raju wykorzystywany. No i wiesz co, i odnośnie tego remontu dachu, to była taka sytuacja, że no zbór wiadomo, nie ma pieniążków, biedny i tak dalej. No i ja, ponieważ wcześniej no, stawiałem domek, więc miałem trochę tych kontaktów w hurtowniach różnych, wiedziałem mniej więcej jakie ceny, jakie tam rabaty mogą ci w hurtowniach dać. No więc zaproponowałem, że tam mogę policzyć, ile by to wyszło, ten materiał, tak? Bo wiadomo, robocizna bracia by zrobili sami. I powiem ci, że byłem bardzo zaskoczony, bo później się okazało, że to RKB musi, tak? I wiesz co, RKB wyliczyło same materiały, wyliczyło 50% drożej niż ja mógłbym jako zwykły, tak, szeregowy człowiek załatwić w hurtowniach. I to mnie zaczęło też zastanawiać. Ja mówię, to słuchajcie bracia, to wy się nie liczycie, mówię z portfelem, mówię braci? Przecież to my mieliśmy stracać, prawda, te wszystkie pieniądze. Dokładnie, nie? To kto zarabia te 50% na materiałach samych? No tak, właśnie, tak. To jest bardzo zastanawiające. Nie chcieli przyjąć propozycji twojej, tylko powiedzieli nie. Oni mają swoich wykonawców, swoich... Tak, i to oni materiały kupują. Tak, dostarczałem wszystko. Wyobraź sobie, że oni nie podjęliby się pracy, jeśli my jako zbór byśmy zakupili materiały sami. No. A, to jest dziwne, nie? W porządku. No naprawdę. I tutaj już właśnie to się nie zgadza z tymi finansami, to dużo rzeczy, nie? Można było tanio zrobić, ale niestety... No a później, wiesz, w międzyczasie trafiła nam się książka Kryzys sumienia. Tak, polecamy. Polecamy, zwłaszcza polecam tą lekturę Świadkom Jehowy. Tak. To powinna być obowiązkowa lektura. To w końcu członek ciała kierowniczego to pisał, to nie byle kto. Więc... Tak, dokładnie. No i po tej książce to już w ogóle nie miałem wątpliwości żadnych, tak? Więc bracia do mnie przychodzili, słuchaj, wiesz, i podróżujący, jeden, drugi, starsi, oni chcieli odpowiedzieć na moje pytania, bo ja poruszyłem dużo takich spraw typu, jeśli chodzi o kwestie krwi, tak? Jeśli chodzi o pedofilię, bo w międzyczasie toczyła się już tam sprawa przecież, głośno było. No ja zawsze myślałam, że na początku myślałam, jak chcę należeć do jakiejś organizacji religijnej, to żeby to była prawda. I sobie powiedziałam, że no, ta pedofilia, no wiadomo, temat głośny i tak dalej, ale myślałam, że w prawdziwej organizacji, no to no, niech znajdzie się kilkunastu, niech na 7 milionów znajdzie się 100, ale że ich są tysiące, to już dla mnie był, powiem, no i sam fakt ukrywania sam fakt, tak? To jest najgorsze. Bo w sumie w każdej religii czy wyznaniu gdzieś tam znajdziesz takie przypadki, ale to takie perfidne ukrywanie. I powiem ci, przychodzili do mnie bracia, próbowali mi wytłumaczyć pewne kwestie. Wiesz, oczywiście nie udało im się. Bo ja... No proste pytanie zadałeś. Czy idziecie z tym na policję, jeżeli ktoś do was zgłasza? Tak. No brat, no ja bym chyba poszedł, mówił nasz starszy, nie? Ale wiemy, że wiele osób... Chyba. Większość. Tak, większość chyba, nie pójdzie po prostu, nie? Tak. Bo nikt nie chce zhańbić swoją własną organizację, wiadomo. I to wszystko się ukrywa, nie? No i wiesz... Ale przychodzili z tą kartką. Zaraz powiem ci taki... zrobiłem eksperyment, słuchaj. Słuchaj. Byłem zszokowany zachowaniem tych ludzi. Wiesz, ja im proste pytania mówię, słuchaj, pokaż mi w Biblii, gdzie jest powiedziane, słuchaj, na temat krwi, tak, że w medycynie jej nie można wykorzystywać. Ja mówię, zobacz, jak kwestia krwi w ogóle na przestrzeni lat się zmieniła. Cofniemy się do lat 60., nie przyjmowano przeszczepów, szczepionek. Tak. Ludzie umierali. Ja mówię, kto pozwolił ciału kierowniczemu bawić się w Boga, tak? No bo przecież ludzie umarli. Im nikt życia nie wróci, dzieci nie? Umarły.
Tak, dzieci umierały i tak dalej. Powiem ci, nie, no to tak, wiesz, jakbyś walił głową w mur, nie? Ale zrobiłem prosty eksperyment, słuchaj. Siedzieli przy stole ich trzech, czy czterech, już nie pamiętam, chyba dwóch starszych i dwóch podróżujących, bo jakoś tam ich się skumulowało. Nie, no aż tyle? I był taki, i ja mówię, wiecie co, słuchajcie, ja mam do was pytania, drodzy, nie? Położyłem im na stół białą kartkę, zwykłą, czystą białą kartkę. A4. I mówię po kolei, najpierw mówię do nich wszystkich, mówię, słuchajcie, jaką kartkę widzimy? Białą. Wszyscy mówią białą. No to później się upewniam, mówię, bracie, jaką widzisz kartkę? Białą. Ty jaką widzisz? Białą. Ty jaką? Białą. No ja też widzę białą, bracia. A jak ciało kierownicze wam powie, że ta kartka, którą tu teraz widzimy, będzie, jest czarna, to co wy powiecie? To zgadnij, co odpowiedzieli. Czarna. Czarna. Słuchaj, ja byłem zszokowany. Ja mówię, w takim razie ja nie mam pytań więcej do was. I wyobraź sobie, że mój ojciec, ojczym, był też u nas kiedyś i to samo, nie? Ja mówię, słuchaj, tato, mamy białą kartkę. Tak? No tak. A jak ciało powie, że jest czarna, to co? To jest czarna. Zgodził się. To jest po prostu niewyobrażalne. Ja czasami się zastanawiam. W sektach to. No, sami się dziwimy, jak to daliśmy się tak. Jeszcze ci powiem, Jarek, że czasami się zastanawiam, czy jak ciało kierownicze by mi powiedziało, że mają wszyscy skoczyć w ogień, to oni skoczą? Tak, tak, tak. Ja pamiętam, niektórzy tak. Właśnie to Franz mówił, że jakby ciało kierownicze kazało tam, wiesz, by skoczyć przez okno czy coś, to oni by tylko się pytali, z którego piętra, także. Przecież oni cały czas przygotowują, że nie wiadomo co, nie wiadomo jakie jest wskazówki, ale przecież my zawsze wiemy, że Bóg nam dobrze podpowie, tak żebyśmy byli gotowi na wszystko. Właśnie była taka strażnica, czy to na służbie, już teraz nie pamiętam, właśnie, żeby być przygotowanym, że ciało kierownicze może jakby taką dać wskazówkę, coś do zrealizowania, tak. Co nie będzie niby z naszego punktu logiczne, nie? Ani strategicznego, ani naszego, na przykład, będzie nielogiczne, no. Ja się boję, że opuścić domy na przykład, tak? I wyjechać gdzieś tam na wyspę jakąś i co? I no, trzeba byłoby zrobić to. No, może wszystko oddać organizacji, na przykład, nie wiem, tak, wyjechać pod Nowym Jork, bo tam, gdzie oni w Warwick teraz mają, to oni wykupili jakby całe miasto. I ja myślę, że oni chcą zrobić takie miasto sekta. I mogą sprowadzić tam wszystkich ludzi z całej ziemi i tam sobie mieszkać, nie? Także to się robi niebezpiecznie. Powiem tak. Jesteśmy dzisiaj szczęśliwi, tak? Jeżeli moi rodzice by kiedyś oglądali to, to niech słyszą, że jesteśmy szczęśliwi. Dopiero dzisiaj wiemy, że żyjemy normalnie. Nasze dzieci są szczęśliwe. One, kiedy powiedzieliśmy im o decyzji odejścia, to bardzo się ucieszyły. Nawet jeden syn mówi, a tata, ja dużo nie skorzystałem, bo ja zawsze spałem na zebraniach. Ten mniejszy. No. Mniejszy. Bo mamy dzieci, więc wiemy, jak to jest. Dzieci w szkole są wykluczone społecznie. No niestety, nikt mnie nie powie, bo zawsze mówimy tak, tak, nasze dzieci są szczęśliwi. Nie są. Nie, bo tutaj nie mogą brać udziału, tu nie mogą. Są bardzo takie... emocjonalnie to przeżywają. Tak. Nasze dzieciaki też to, znaczy ten młodszy może tak... Dzieci i młodzież, to jest... Tak. Straszne, co się robi. Na pewno przeżywają i to mocno. No jedynie jest nam bardzo przykro, chociaż już na dzień dzisiejszy się z tym pogodziliśmy, bo moi rodzice dalej są świadkami. Mieszkają 15 kilometrów od nas, może nawet niecałe. Nasza córka ma 3 latka, teraz skończyła w grudniu, 11 grudnia. No raz ją widzieli. No widzieli raz. Ją po urodzeniu raz. Ale słuchaj, przyjechali raz, kiedy tak, urodziła się, nic, ja mówię, dobrze. Ale do mnie nie trzeba, ale do syna, żeby nie zadzwonić, żeby mu dziecko się urodziło, rozumiesz? Żeby nie pogratulować. Długo wyczekiwana córka, bo zawsze chciałem mieć córkę, urodziła się. Trzech synów mamy i córeczka ostatnio, nie? I rodzice nawet nie zadzwonili, nic. Kiedy żona urodziła. I słuchaj, i już w zborze się rozeszło, że po prostu dziadkowie nie odwiedzają i tak dalej. I podejrzewamy, że przyjechali tylko i dlatego... że obsługa była w zborze i po tej obsłudze przyjechali, bo widocznie taką wskazówkę dostali, żeby tak wypadało, bo jeszcze nie byliśmy wykluczeni wtedy. No, tak. No. To raz. Byliście wykluczeni, oni u was nie byli. Ale już widzieli, że w sumie nie chodzimy i nie zgadzamy się. Tak, już nie chodziliśmy na zebranie, ale to tylko raz, jak chyba miesiąc po urodzeniu jakoś czy dwa widzieli,
Tak. W grudniu 11 skończyło córeczka 3-latka i skończyło. Wyobraź sobie, że no moi rodzice nie znają wnuczki, nie? Moi też nie znają wnuczki. Ma wiesz, półtora roku wiesz, i słuchaj, nigdy, jak ktoś by na żywo nie widzieli. Gdybym ja nie wysłał jakiegoś to zdjęcia, jest straszne. Ja powiem, gdyby kiedyś mnie powiedzieli, kiedyś byłam świadkiem, że Świadkowie Jehowy rozbijają rodziny, to bym oczy wydrapała. Tak jak jeden brat powiedział, że na pewne rzeczy musisz być przygotowany, bo gdybyśmy chcieli jakiegoś świadka teraz przekonać, że to nie jest prawda, no nie dotrzesz do niego, nie? Ale teraz po prostu mówię, daleko nie trzeba chodzić. Mamy taką inną, znaczy mieliśmy, jak w zborze byliśmy, też rodzinę. Też z wnuczkami się nie znają. Słuchaj, po prostu są rozbijane rodziny. I to jest najbardziej przykre, bo na pewno nie wierzę w to, że Bóg przyzwala na to i że Bogu się to może podobać. Na pewno nie. Także to jest najgorsze chyba w tym wszystkim. Ten ostracyzm właśnie, że później nie rozmawiają z człowiekiem wykluczonym, traktują go jak powietrze. I właśnie to rozbijanie jednak rodzin. Powiem ci, taką sytuację miałem z parę miesięcy temu. W supermarkecie tutaj u nas w mieście stałem z kolegą, który nie jest Świadkiem Jehowy. My kiedyś po prostu razem dorastaliśmy tam w tej miejscowości, mieszkaliśmy, gdzie moi rodzice. Stoimy z wózkami sobie w supermarkecie, gadamy. Idzie moja mama z wózkiem. Rozumiana i wyobraź sobie... Twoja własna matka. Tak. Przechodzi obok mnie, ja mówię dzień dobry, a ona przechodzi głowę, odwraca w drugą stronę i nic. A ten kolega mówi, Rafał, co jest? O co chodzi? Słuchaj, nawet gdyby mówili chociażby ten dzień dobry, to ich świadectwo na rzecz Boga wyglądałoby o wiele lepiej, nie? Ale takie to jest po prostu szok. I to jest, powiem ci, na początku bardzo przeżywałem, bo mieszkamy wśród tutaj takiego osiedla, więc widzę, jak dziadkowie przyjeżdżają do wnuczków, jak tu się, wiesz, u sąsiadów bawią i tak dalej. I to było bardzo przykre, że no, wiesz, widzi się, i to katolicy. My mówimy tutaj o katolikach, o wiesz, niby tych złych ludziach. Tak, ze świata, nie? Tak. Słuchaj, moja mama mieszka 1000 kilometrów ponad od nas, to ona częściej bywa u nas w domu niż, wiesz, 12-15 kilometrów jego mama, nie? Znaczy oni w ogóle nie bywają, no taka prawda. A teraz już no niestety, no przykre to jest, ale pogodziliśmy się z tym, że córeczka nie będzie miała dziadków z tej strony. Dwa dni temu nasz ten drugi syn, Patryk, 15 lat ma, rowerem pojechał do dziadków właśnie tutaj. Jakoś tak się próbuje jakieś tam kontakty mieć, tak, nie? Ale rzadko, no ale coś tam jeszcze może by chciał, czy tak. No jakoś tak, nie zabraniamy w każdym razie. Tak, my nie zabraniamy dzieciom, nie? Bo nie chcemy, żeby, zresztą ja rodzicom też powiedziałem, że ja nie zabraniam wam, możecie przyjechać wnuczków zabrać, słuchaj, odwiedzić, pobawić się, prezenty im przywieźć i tak dalej. Dobry. Słuchaj, już bez prezentów, tak, bez prezentów będzie dobrze. I wiesz, i syn pojechał i... No i tak jest Patryk bardzo zdolny i tam, wiesz, babci opowiada, że skończy gimnazjum, pójdzie do średniej, będzie chciał pójść na studia. Mówi, że no chce, żeby po jego życiu coś zostało. Mówi, może most babcia zbuduje, może, wiesz... Coś pożytecznego chce zrobić. No chce coś, no, chłopak... Tak, dla społeczeństwa chce coś fajnego w życiu zrobić. Oczywiście babcia mówi tak... To nie ma sensu. To nie ma sensu. No, to nic nie ma to sensu. To jest wszystko marność, nie? Tak, bo jak Bogu nie służysz, to po prostu my dla nich nie istniejemy. No. Bogu w sensie organizacji. Ale Patryk, nasz syn, zadał babci pytanie. Babcia mówi, ja mam pytanie, mówi, ty do końca życia, mówi, już nie będziesz chciała mieć z nami kontaktu, z naszą rodziną? Bo mówimy, nie wrócimy, mówi, do tej organizacji, nie? A ona mówi, że tak. Ona mówi, nie że będzie tak. Nie będzie chciała. Nie. Ale zadał drugie też pytanie. Babcia, a jak za 5-10 lat ciało kierownicze powie, że można mieć z takimi ludźmi jak my kontakt? Znaczy nie, jeżeli to padnie, on powiedział no, chyba. No. Jeżeli to padnie... To nie. Że ciało kierownicze powie, że można mieć, że zmieni ten pogląd. Aha. No to tak. Tylko, że Patryś mówi, ale to nie sądzisz, babcia, że będzie za późno? Nie? Ja to cały czas próbuję wytłumaczyć też mojej rodzinie. Że im ciało kierownicze powiedziało teraz w lutowej strażnicy, że oni się mylą, nie są natchnieni przez ducha i mogą się mylić do tych wytycznych. Ja mówię, tak. Za 2-5 lat powiedzą, że możecie, to czy oni sobie wyobrażają, że nie odbudują już tych relacji rodzinnych. Nie ma takiej opcji, że za 10 lat zjawią się u was ci dziadkowie, jak już ta wasza córeczka będzie nastolatką, powiedzą,
to są ci dziadkowie, którzy się z tobą nie odzywali i... Co? I nic dalej nie będzie, bo... Nie, nie, dzieci nie powiedzą, wiesz, to nie, to... Słuchaj, i gdzie nie popatrzysz, właśnie te kontakty rodziny są zerwane i to chyba jest najgorsze w tym wszystkim. Wiesz, ja ci powiem, Jarek, że... One są zniszczone, to jest naprawdę... Tak. To jest ja ci powiem, Jarek, że ja dzisiaj, jakbym pojechał do rodzinnego domu, zresztą już nawet będąc jeszcze w organizacji, ale już wiedziałem, że się z pewnymi rzeczami nie zgadzam i tak dalej, ja tam się źle czuję, nie? To już te więzi nie zostaną, tak jak mówisz, odbudowane, bo to już jest po fakcie po prostu, nie? I o to mam największy żal i mam nadzieję, że kiedyś tych 7 ludzi odpowie za to, słuchaj, że niszczą rodziny. Rodzinę, gdzie rodzina jest taką fundamentalną, najważniejszą instytucją przecież, no tak, no którą tak, stworzył Bóg. No, zresztą w Biblii też jest napisane, jak nie dbasz o rodzinę, to jesteś gorszy, wiesz, tak, niż człowiek ja myślę, jakiś tam... Tych 7 w Nowym Jorku jeszcze za życia będą mieli duże problemy prawne, natury prawnej, a Bóg na pewno z nimi się rozprawi w taki sposób, że nie chcielibyśmy także. Oni będą Słuchaj, mieli no zawsze, sroższą zawsze. Karę, jak apostoł Paweł powiedział, także będą mieli sroższy Słuchaj, sąd. Zawsze tą Biblią się posługiwałam, tymi ostatnimi wersetami biblijnymi 19, 20, że jak ktokolwiek zmieni chociaż słowo w tej Biblii, tak? Czy doda, czy coś ujmie, no to kara jego od Boga czeka. I byłam pewna, że tak wszystko jest w tej Biblii napisane po prostu perfekcyjnie, faktycznie przetłumaczone. Jeszcze nieraz pamiętam, w służbie cytowałam, zobaczcie na początku, że z języków oryginałów jest przetłumaczone, tak? No to jak oni zmienili, sami wiemy, tak? W Nowym Testamencie tyle razy wstawili imię Boże tam, gdzie nie powinno go być, no to o czym my mówimy? A już nie mówiąc o wersetach pewnych. Ja miałem taką sytuację, jeszcze będąc w organizacji, bo wiadomo, tak, głosiliśmy, że to pokolenie nie przeminie i tak dalej, wiesz? Ja święcie wierzyłem, naprawdę. Ja potem zbękłem, bo ja całe życie wierzyłem. Ja nie wierzyłem, że dożyję 2000 roku. Naprawdę. To ja byłem święcie, ja odliczałem te godziny. Te godziny odliczałem do tych ludzi, nie? Tak. I wiesz, co spotkałem człowieka na terenie, i on mówi, panie Rafale, ale pan mnie okłamał. Wiesz, i ja powiem ci, ja się poczułem... Kłamcą. No poczułem się kłamcą. Tak. No. Faktycznie mówię, przyjechałem do domu i usiadłem i mówię, okłamałem tego człowieka, nie? No ale nie z własnej woli. No nie z własnej woli, tak? Tak, ale chciałbym ci powiedzieć, że to źle zrozumieliśmy. Już nie raz tak było w 1975, tak. Że to ludzie źle zrozumieli. Słuchaj, ale zawsze im się udaje wykręcić i wiesz, żadnej odpowiedzialności nie ponoszą. Po co głoszą ciągle tam kilka razy już o końcu świata, jak im to się nie udaje, oni dali to robią. Mówię... I bracia dają się nabrać za każdym razem. Mnie już to się, właśnie to się nie spodobało, nie? Już nie mówiąc o tym roku 14 i innych datach, które są niepoprawnie wyliczone. Który w sumie sztucznie jest podtrzymywany, tak? Tak, bo... Tak. Rok 1914 upada i upada cała doktryna, tak naprawdę. Nie, to teraz zrobili dwa pokolenia nachodzące na siebie, także no, następne mają 100 lat do przodu, także. No, zawsze myślą, jak poprawić to, co coś tam niedoskonale brzmiało, no. No jak to? I nie można dalej wierzyć, wiesz, aż na snów nie poprawić. Ja pamiętam też strażnicę z 2014, z lipca, no. Tam właśnie te nowe światła się pojawiły. No to ciebie najbardziej dobiło tam, też. I powiem ci, że to mnie też dobiło, bo... Bo wiesz, że wielki ucisk przed nami i tak dalej. Ja mówię, usiadłem, kurczę, mówię, gdzie ja żyję w końcu, mówię, nie? W którym okresie czasu, nie? Już mówię, pogubiłem się. No niby był wielki ucisk, teraz jeszcze nie ma. Wiesz, tak odebrałem... Okres nieokreślony tam napisane było. Wiesz, ja cały czas wyczekiwałem tego, że to będzie szybko i w końcu usiadłem, mówię, kurczę, ty, to z tego wynika, wiesz, tak odebrałem to, że oni to wydłużyli mocno w czasie, nie? Tak. No niestety. I jeszcze niejednokrotnie to będą robić, także. A jak wasze teraz życie wygląda, duchowe życie? Jak sobie poukładaliście? Bo są różne... No właśnie, słuchaj... No jeszcze tak aż nie poukładaliśmy. Nie do końca poukładaliśmy swoje życie, bo po całym tym odejściu, jak ja tam przeczytałem o tej pedofilii, o tym wszystkim, kryzys sumienia, ONZ i tak dalej, wiesz, aż człowiek wrzał cały i mówię, kurczę, a cały czas człowiek wierzył, że to jest prawda, nie? Że to jest takie, wiesz, nieskazitelne, to powiem ci, że osobiście ja no, w pewnym momencie tak wręcz zraziłem się.
Do Boga? Do religii. Boga powiem ci bardzo ciekawie, w jednym z wywiadów ostatnio Krystian taki koło Wrocławia, oni taki tam też mieli. On bardzo ciekawie tam powiedział i myślę, że to jest prawda i z tym się trzeba zgodzić, że niestety, ale Świadkowie Jehowy są fabryką ateistów, bo no dużo później jednak nie może tego miejsca odnaleźć. Bardzo ja powiem tak, ja osobiście dzisiaj szukam swojego miejsca. Ale czego szukasz? Bo sam tak, jeszcze nie wiem czego. Wiesz, Jarek, ja ci powiem, dzisiaj... Zadaję pytanie. Na pewno słuchaj nie jakiejś organizacji, na pewno nie jakiejś konkretnej sekty czy religii, nie wiem, na pewno nie tego. Słuchajcie, do kogo pójdziecie, o tak, nigdzie. Nie, to jest, ja słuchaj. Ja mówią gdzie, a ja was pytam, kochani bracia, do kogo chcecie iść, o tak. Tak, to jest stały tekst ich. Wiesz, powiem ci tak, ja po odejściu w ogóle i później tak czy usiadłem i mówię, kurczę, ja chyba nie wierzyłem w Boga, bo ja wierzyłem w organizację, wiesz? Ja byłem tak miałem. Ja doszedłem do wniosku, że w ogóle w Boga nie wierzyłem, będąc w tym tak, jak u nich przyrównało się Bóg, równa się organizacja, więc tak. Wszystko, co mówi organizacja, to jakby dla nich to mówi Bóg, tak? I dlatego oni tak ślepo we wszystko wierzą. Wiesz, ja ci powiem, że właśnie ten przełom 2014, jeszcze jak tam chodziliśmy trochę na zebrania, to zaczęło, ale już mieliśmy te wątpliwości, takie już, wiesz, człowiek się nie zgadzał, aż tak buzowało w człowieku, ale mocno się zaczęło rzucać w oczy właśnie coś takiego, że organizacja. Tam gdzieś... Ciało, nawet nie o Bogu, tylko organizacja. Gdzieś tam Bóg zagubił się gdzieś w tym wszystkim. No i tak jak powiedziałem, że no, stwierdziłem, że kurczę, chyba nie wierzyłem w Boga, że wierzyłem w tę organizację, więc dzisiaj muszę te relacje na nowo odbudować. Myślę, że chciałbym mocno zacząć wierzyć w Jezusa, bo w ogóle świadkowie strasznie umniejszyli rolę Jezusa, praktycznie tam nie ma go. Po prostu Pana nawet mówić nie można, tak, do Jezusa. Tak, Boga po prostu zniszczyli, tam nie ma, zrobili z niego Archanioła Michała i tyle, tak. I pozamiatali także. No. No żona bardziej chyba jakoś tak wierzy, więc ja muszę odbudować. Kobiety zawsze bardziej wierzą, wiesz. No. Jezus bardziej pierwszym podatny, objawił się kobietom, pierwszej Samarytance powiedział, że jest Mesjaszem, zawsze kobietom, a także jesteście też błogosławione po części kobiety, także no. A ty, kochanie, jak? Ty chyba wierzysz, nie? No tak. Tak? No wierzę. Może na wierzy. To przy tej okazji chciałbym was zaprosić, bo będzie teraz czwarta nasza konferencja. Zbieramy znowu ludzi z całej Polski. Chcemy się spotkać wszyscy razem, poznać się. 4 marca będzie następna, po raz drugi będzie w Dąbrowie Górniczej. Nie wiem, czy oglądaliście tam, jak wygląda. Tak. Więc zapraszamy was serdecznie. Cały dzień w sobotę to będzie, 4 marca od godziny 10. Ja będę tam na pewno w filmiku. Przyjdzie dużo fajnych mówców. To wszystko ma charakter taki chrześcijański. Nie jest związane z żadnym odłamem, religią czy ten. Po prostu tam się spotykamy w zborze, takim chrześcijańskim zborze. I wtedy możemy się wszyscy poznać. I z okolic waszych może ktoś się znajdzie. Mhm. I można jakoś wzajemnie się wtedy... Wiesz co, ja tylko jeszcze chciałam dodać, że ja mówię, że my, to tak, ja pracuję, tak, w szkole, Rafał też gdzie indziej pracuje, nie aż tak mocno byliśmy, że tak powiem, związani z braćmi, w sensie, że niektórzy na przykład i pracę mają u braci, prawda, tak. I całą rodzinę mają wprawdzie, po prostu, no, mieliście my, zaplecze, dobrze tak, się, powiem, dobrze... Dobrze się czujemy, wiesz, teraz, bo znajomych mamy różnych, tak? Super. A wiesz co, po prostu szkoda tych braci, bo nawet znamy też takiego naszego brata jednego, który przez 10 lat przeżywał, miał depresję, dalej wierzył w to i wiesz... Nawet próbował samobójstwo tak, popełnić. Nawet nie chciałam tym mówić, ale po prostu tak szkoda takich ludzi, którzy uwierzyli, że tak powiem, no też wierzyliśmy, nie? Ale jakoś tak społecznie też żyliśmy, więc nam łatwiej było odejść. Ale nie wiem, tym ludziom bym chciała jeszcze pomóc, którzy wiesz, są jakby, całą rodzinę mają i nie mają przyjaciół w świecie, i wiesz, nie mogą się odnaleźć teraz. To jest dramat. To po prostu dramat tych ludzi. Ja powiem tak, dziękuję Bogu,
Za to, że wyszliśmy razem z żoną moją kochaną. Oj, to jest super, to jest naprawdę. No. Bo no niestety, ale znam przypadki, gdzie małżeństwa się rozpadały z tego powodu i to jest niesamowicie przykre. To są dramaty po prostu, gdzie jeszcze zwłaszcza jak są dzieci, to już jest straszne, nie? No. Powiem ci tak, po odejściu mamy takich znajomych niedaleko tutaj. On był kiedyś nauczycielem tu w szkole u żony, więc się znamy i oni są zielonoświątkowcami. Mhm. I oni nas zaprosili kiedyś tam na spotkanie i byliśmy dwa razy z ciekawości. Wiesz, pojechaliśmy. No i powiem ci moje odczucia po a tych... Jaki to jest zbór? Tam... Bardzo charyzmatyczny czy nie? Bo są różne. Właśnie. Ja bardzo... są, tak nie, się wiesz, to jest taki bardziej wyluzowany, bym powiedział. Aha. Ale moje obserwacje, kiedy porównałem zebranie, a porównałem ich spotkanie, to przede wszystkim ten ubiór. Każdy przychodzi... Czy w dżinsach, czy no, w czym się dobrze jak, czuje, jak tak? Może, no, jak go normalnie, stać, tak, jak, normalnie. Jak no, schludnie, no. Tak, schludnie. Tak. Druga rzecz, słuchaj, ten śpiew ich, że oni tak... Uwielbienie, nie? Jest tak. Genialne. Modlitwy, te ich modlitwy. Słuchaj, ja mówię w pewnym momencie, kurczę, oni bardziej przeżywają Jezusa Chrystusa, i tą wiarę całą. Tą wiarę, to i tą modlitwę, duchowość, tą więź, tą rozmowę. I widać, czuć po prostu to, nie? Mówi, no. Kurczę, świadkowie to w ogóle, mówię, tego nie przeżywają. To jest sztucznie wszystko. No bo jak wygląda modlitwa u świadków? 5000 ludzi ma opuszczone głowy, a jeden się modli, reszta się nie modli. No. Nie uczy, a tam jeden, modli. Drugi, kto się czuje na siłę, głośno to mówi, tak? I wiesz, ja tak powiem ci, no oni tam zapraszali nas jeszcze i tak dalej, ale mówi tak, ja pytam go, ja mówię, słuchaj, wy czytacie Biblię, Pismo Święte, nie? No tak. No ja go podpytywałem pod kątem, jak to u świadków było, nie? Ja mówię, no słuchaj, no ale jeżeli ty ten werset tak rozumiesz i tak dalej, no to mówi, tak rozumiesz, mówi, ty czytasz Pismo Święte, ty masz sam, mówi, przeżywać to. Tak. Rozumie tak, jak ty rozumiesz, to rozumiesz, nie mają tak? Z góry... Ustalonego. Bo słuchaj, Jarek, no strażnica, no nie oszukujmy się, to nie jest żadna dyskusja biblijna. Tak. Przecież tam nie można poza ramy wyjść. No nie, nie można, nie można. Przecież nie mogę podnieść ręki i powiedzieć, no mnie ten werset, ja go tak pojmuję, przeżywam go w ten sposób. To jest po prostu niedopuszczalne, nie? No nie, no nie. No więc, no, myślę, że odnajdziemy swoją drogę. To ja was zachęcam do takiej społeczności, jak macie. Tam to, z tego co mówicie, to brzmi bardzo fajnie, więc my znamy dużo o społeczności. Ja sam na przykład z żoną ochrzciłem się w społeczności zielonoświątkowej u braci. Znaczy my tam nie przynależeliśmy, nawet oni nas nie znali, po prostu zorganizowali nam chrzest i nas po prostu tam ochrzcili, bo mieli miejsce i my dalej z tego zboru nie znamy tak naprawdę. Ale to nie stało na przeszkodzie nic, więc powiem wam, jest dużo możliwości. Dzisiaj dużo fajnych społeczności i wy swoją pracą możecie teraz pomóc innym ludziom, tak jak mówiliście. No to jest bardzo, bardzo ciężko wychodzić z organizacji, gdzie się ma wszystko w organizacji. Natomiast wy możecie coś z tym zrobić, więc damy wasze namiary. Ludzie, myślę, że będą do was dzwonić i pisać, przygotujcie się. Dobrze. Zawsze tak zachęcamy. Jest. Zachęcamy wszystkich, niech się kontaktują. Zwłaszcza szukamy byłych, ale i obecnych świadków. Tutaj tereny Koszalin i okolice, tak? Mhm. Kołobrzeg, tu te nadmorskie tereny. Chętnie służymy pomocą. Ostatnio nawet spotkaliśmy się też z braćmi, byli u nas z Kalisza Pomorskiego, byli bracia i z Barwic, bo w Barwicach to jest taki też niedaleko, ale małe miasteczko bardzo, takie w sumie wioseczka. I tam mały zbór, ale tam 15 osób rok temu odeszło. No, to jest dużo. Dzieje się, ja też znam kilkanaście zborów, gdzie odchodzi po kilkanaście osób naraz i dzieje się. Powiem ci, jak słyszę takie informacje, to aż na sercu się miło robi. I no mam nadzieję, że... Słuchaj, no jesteśmy ludźmi szczerymi, tak? Tak. I nie chcę na przykład, już, jeżeli już wiemy, że tutaj się jednak rozbije te rodziny, no to nie chcemy, żeby ktoś, wiesz, poznał to i wiesz... Poznajesz, wszystko tak pięknie wygląda, a później nagle zostajesz, wiesz, na lodzie, tak? No rodzina nie odzywa się do ciebie, no to nie chcę, żeby ludzie to spotkało, bo jesteś osobą, która by, no, chciała dobro siać, tak?
Tak jak byliśmy przekonani, że siejemy to dobro, tak? Ale dobro, nie, ale po prostu jesteśmy tak, zdecydowanie też, wiesz, coś działać. Nawet tutaj też planujemy jedną akcję, więc po prostu, żeby ludzie się nie dali. Bo ja powiedziałam, ja swoim dzieciom będę mówić, swoim wnukom będę mówić, że nie, że do tej organizacji nie. Jeżeli to ludziom będzie trzeba, bo powiem ci, bo nie chciałabym, żeby kiedyś coś się spotkało ich takiego, jak u nas mogło dojść do tego czegoś, tak? Też do rozbicia rodziny, tylko my na to nie pozwoliliśmy. Super, bo myślę, że to Bogu też zależy na tym, żeby rodzina była mocna. Ale słuchaj, a rozmawialiśmy tutaj, wiesz, z sąsiadami, tu, tamto. Ludzie nie wiedzą, co się dzieje w organizacji tak naprawdę. Nie wiedzą nic, że, wiesz, przedstawiają ją bardzo pozytywnie, tak? No bo ogólnie w mediach też pozytywnie, jak do teraz jeszcze było, niedawno, tak? Także ale ludzie też powinni się dowiedzieć. Społeczeństwo tak nie ma pojęcia o nie tym, że jest stosowany ten ostracyzm względem tak ludzi, którzy odchodzą z tej organizacji. Także to są dramaty rodzinne. Jak rozmawialiśmy z ludźmi, to ludzie są po prostu zszokowani. Tak, że takie życie się dzieją w ogóle. I być może swoją pracą ciężko będzie wyrwać świadka z organizacji, bo do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć. Tak. Bo jakby ktoś 10 lat temu też mi powiedział o pewnych rzeczach, to wiesz, nie przyjąłbyś. Nie przyjąłbym tego. Ale natomiast trzeba. Co drugi świadek Jehowy ma wątpliwości, także to jest tylko kwestia czasu. Mhm. Tak, ale trzeba też edukować społeczeństwo dookoła, żeby wiedzieli o tych różnych rzeczach, tak? Właśnie. Nie wiedzą, naprawdę nie. Cieszymy się, że będąc świadkami Jehowy, nie przyprowadziliśmy nikogo do zboru, bo nie mamy nikogo na sumieniu. A są nie udało tacy, co po kilkanaście albo kilkadziesiąt. Tak. Tak, ale teraz jak żałuję za to. Tak. No, niestety. No ja na szczęście też nikogo nie przyprowadziłem. Tak. Słuchaj, no nikt by nie chciał być winny później w przyszłości rozbicia jakiejś rodziny. To jest normalne, także nikomu nie życzymy no, ale dołączenia. Społeczeństwo, bo ja też na przykład tak jest w pracy, jak mnie tam pacjent pyta, co tam u mojej rodziny słychać, no to ja mówię, że na przykład moi rodzice nie utrzymują ze mną kontaktu, bo i opowiadam historię świadków Jehowy i każdy, czy pracownik, pracodawca. I teraz wszystkim dookoła, ktokolwiek mnie pyta, co tam słychać u mojej rodziny, no to mówię, że ja nie mam rodziny, bo rodzina mnie wykluczyła i opowiadam o rodziny, jak to wygląda. I ludzie są w szoku. Naprawdę. Naprawdę ludzie naprawdę myśleli, że Świadkowie Jehowy to jest taka dobra, nieszkodliwa religia. Słuchaj, ale ja mówię, my też kiedyś myśleliśmy tak, prawda? No. Ja też tak myślałem kiedyś. Tak. Co to za bzdury oni gadają, że odstępcy, że nie witają się. Ten. Ja byłem takim luźnym Świadkiem Jehowy, że ja tam każdemu mówiłem dzień dobry, wykluczonym też gadałem, miałem tam kilku nawet znajomych i no, jakoś tam mnie, ja to nie, byłem na bakier, trochę bardziej buntowniczy byłem, ale takie traktowanie własne, że rodzina tak mnie będzie traktować, to w życiu no widzisz, tego, no. Nikomu też tego nie życzymy, dlatego chcemy się wypowiedzieć w tej sprawie, no. Tak, my na pewno powiedzieliście. Na pewno słyszałeś też, że na salach Królestwa swego czasu powstawały takie tak zwane ośle ławki. U nas była taka ośla ławka, tak, z tyłu, gdzie tylko wykluczeni tam siedzieli, nie? Teraz już zmienili, że no mogą to siadać z przodu, ale tak, to Słuchaj, wszystko zmieniają, bo jeżeli nie będą zmieniać, to wiesz, więcej osób po prostu stracą. Idą na rękę cały czas, no ale niestety w pewnych rzeczach nie powinny tak zrobić, bo jeżeli mówią, że Biblia jest niezmienna, Bóg jest niezmienny, to czemu tyle nowych świateł ciągle? Nie? Zresztą zobacz ten broadcasting ich, tak? 15 lat temu, tak. Jarek. Jakie 15? Nawet niecałe tam, wiesz. Ale nie, no ja mówię, kiedyś mówiłem u siebie na sali Królestwa, że mówię, ale fajnie by było, gdybyśmy mieli w stronę internetową wszystko online, to mi mówi, co ty, to przecież jest narzędzie szatana. W ogóle o czym ty mówisz? A teraz oni najmują profesjonalnych ze świata aktorów do tych filmów. To nie są bracia grają. Tam głowa jest profesjonalnych, zatrudnionych aktorów z wykształcenia, którzy nie są świadkami Jehowy. To wszystko jest możliwe. Tak. Naprawdę. No. I oni grają w różnych filmach. Ja mam tam, jeszcze o tym filmie nie zrobiłem, ale mam, który aktor gra, później pokażę, w jakich filmach grają, bo jakie role grają. I oni grają u Świadków Jehowy w filmach ich, nie? To jest szok. Szok. Ale zobacz, 15 lat temu o kaznodziejach telewizyjnych to się wypowiadali, że to jest zło szatańskie. Lekcje, że to wiesz. Złoto.
No, a dzisiaj z Rolexami, sygnetami, słuchaj, w garniturach za 2-3 tysiące, tak? A moja teściowa stwierdziła przedwczoraj, że to są tak biedni ludzie, że oni jeszcze biedniejsi od nas wszystkich tak. są. Moja mama to mówi, tak są że zaślepieni. Członkowie ciała kierowniczego są biedniejsi niż oni. No ale chyba nigdy nie widziała tego nagrania, wiesz, z zegarkiem Rolexa, tego jednego z ciała kierowniczego. Z tego co wiem, ciało kierownicze, oni mają własny odrzutowiec, mają prywatny odrzutowiec, mają kilkanaście willi takich do odpoczywania na terenie całych Stanów Zjednoczonych, mają całodobową opiekę medyczną, teraz w ogóle zrobili im ostatni broadcasting, że mają lekarzy, pielęgniarki, wszystko jest w organizacji. Słuchaj, a powiedz o tym... O tym się ośrodku powiedz. Czy nie? Ale ja myślę, że Jarek słyszał o tym ośrodku, taki w górach w Polsce jest taki ośrodek. No. W tej książce Świadek, tam ten Rejent pisze trochę o tym. Mhm. Ja nie czytałem tej książki, tylko tutaj tacy znajomi przyjechali do nas, jeden tutaj z naszego terenu, a taki przyjaciel, znajomy z Norwegii też, nasz były brat. I on mówił, że w górach w Polsce jest taki ośrodek, do którego trafiają... To jest ośrodek, który funkcjonuje na NFZ normalnie. Mhm. I tam trafiają ludzie z problemami. Tak, typu po próbach samobójczych, narkotykach. No. Tak, i tam trafiają... I słuchaj, właścicielem tego ośrodka są Świadkowie Jehowy. Tak. Mhm. Cała kadra to Świadkowie Jehowy. Tak. No i jak trafia Świadek Jehowy tam... A zazwyczaj tam właśnie trafia. Wiemy to, że tak powiem, z własnej opowieści, brata osoby, która tam trafiła. Tak, tak, bo ten brat, który nas odwiedził, to jego brat tam... Ja też kilka osób znam, no. Mhm. Aha. Tak, no. I słuchaj, no, i tam jest tak, że nie możesz się przyznać, że jesteś Świadkiem Jehowy. Bo tam są jeszcze postronni ludzie, nie? Tak. Się lecią tam przy okazji. Nie możesz powiedzieć, że jesteś Świadkiem Jehowy i masz tam problemy, nie? Mhm. No nic nie możesz powiedzieć. Nie możesz powiedzieć, że jest pedofilia w organizacji. Nie możesz powiedzieć, że ktoś, wiesz, narkomanem jest. Czy to jest tam. No nic tego nie możesz powiedzieć. Bo wszystko jest, wiesz, po prostu perfekt, nie? I przecież przez dłuższy czas też nie interesowaliśmy się, nie? To nie wiem, jak wyjść się do tych świadków, żeby sobie przejrzeli na oczy... I zobaczyli, co się dzieje, nie? No to jest ciężka sprawa, ale... Ale wiesz, to tak jak mówisz, Jarek, że połowa świadków, ja uważam, że nawet może więcej, ma te wątpliwości. Problemem czasami jest, że te więzi rodzinne boją się tego, że stracą. Czasami są finansowo zależni, bo sam znam takich przyjaciół, też braci, którzy też są finansowo zależni od rodziny, no i wiesz, to... Jakoś tam tkwią w tym, ale się nie zgadzają. Chociaż ja powiem tak, na dłuższą metę nie da się. W pewnym udawać. To można parę lat ukrywać, ale teraz jest taka tendencja, że naciskają bardzo, przyłażą starsi. Tak, chcą, żebyś się określił. Konkretnie robią czystki, więc będzie coraz trudniej. Ja już mówiłem rok temu, że mają wytyczne, że do wszystkich nieczynnych mają iść, mają wszystkich nawracać, bo jak nie, to... Bo im po prostu spada liczba tych osób, nie? Także tak to wygląda. No będzie im coraz trudniej. Dlatego ważne jest, słuchacze, zbudujcie sobie zaplecze. Znajomych, przyjaciół, spoza organizacji. Będzie wam prościej odejść. Dokładnie. Tak, ja myślę. Nie bójcie się nawiązywać kontakty z ludźmi. To apeluję do świadków. Bo oni są normalni, tacy jak my. To są nasi ludzie. Tak. Dokładnie, ale słuchaj, to są fantastyczni ludzie. Słuchaj, ja nigdy nie przekreśliłam nikogo z tak zwanego świata i nigdy nie uważałam, że ktoś jest gorszy ode mnie. Zresztą na zebraniach normalnie się uczyło, że każdy, prawda, co w zborze, tak? Każdy jest lepszy nawet od ciebie, nie? Ale ja tak i innych ludzi traktowałam, dlatego mnie nie było, wiesz, ciężko, że tak powiem, przystosować się po odejściu, bo ja normalnie traktowałam tych ludzi tak samo, tacy sami dla mnie byli uczciwi, jak i w organizacji. Wiesz, my na przykład, co jeszcze, wiesz, tak już nie chcę przedłużać, na przykład u świadków bardzo mi się rzucało to w oczy i nie podobało mi się to i do tej pory mi się to nie podoba, że świadkowie są wykluczeni społecznie, nie udzielają się charytatywnie. Nie pomagają w ogóle, są bezużyteczni są dla społeczeństwa, totalnie. Naprawdę. Tak, nie robią nic w żadnej gałęzi. Im się tylko należy, wszystko się należy, w życiu publicznym nie biorą udziału i tak dalej.
My zawsze mieliśmy zadatki takich ludzi, którzy chcą pomagać bliźnim. Zresztą wspólnie ze znajomymi, nie świadkami, założyliśmy takie stowarzyszenie społeczne na naszym dzieje? Terenie. Już rok, no jeszcze nie cały rok, ale już mamy fajny. Wiesz co, dzisiaj mieliśmy akcję. Dzisiaj mieliśmy akcję, tak, jesteśmy po całym dniu. Mieliśmy taki happening bożonarodzeniowy. Rozdawaliśmy barszczyk na przykład i opłatek, pasztecik. Tak. Paczki w tym roku. W tamtym roku też paczki. W tamtym roku żeśmy zrobili paczki dla rodzin wielodzietnych, biednych. Wow, natomiast w tym roku skierowaliśmy, słuchaj, nasze działania do osób starszych. Samotnych. Gdzie też mają problemy. To jest to, co ja, aż mam gęsią skórkę, to co ja czytam w Piśmie Świętym, jak w pierwszym wieku zbór działał, wiesz, pomaganie biednym. Tak. Rewelacja. Słuchaj, namacalnie, a nie wiesz, dajesz jakiś datek i nie wiesz, gdzie on poszedł, gdzieś tam, wiesz, do góry. Gdzieś wiesz, co powiem ci, Jarek, w tamtym roku, kiedy paczki rozwoziliśmy, miałem taką sytuację, słuchaj, to jest niesamowite przeżycie, tego będąc świadkiem Jehowy nigdy nie przeżyjesz. Kiedy zaniesiesz tą strażnicę, zawieźliśmy paczki do takiej naprawdę biednej rodziny, gdzie no, rozwalający się dom i w ogóle. Zostawiliśmy te paczki, wybiega za nami 6-letni chłopiec i mówi: dziękujemy panom, dziękujemy, bardzo dziękujemy. Słuchaj, to jest niesamowite przeżycie, wiesz? Wow. W tym roku w wakacje, w sumie przed wakacjami, wygraliśmy projekt taki, wygraliśmy pewną pulę pieniążków. Tam wspólnie ze znajomymi projekt napisaliśmy. Letnia Akademia Aktywności. Społecznej aktywności. Słuchaj, to były przez całe wakacje zajęcia dla dzieci, tak? Odnowiliśmy boisko dla dzieciaków do piłki w nogę. Odnowiliśmy boisko, słuchaj, do piłki siatkowej. Zrobiliśmy dla nich bazę piknikową, takie ognisko. Zakupiliśmy taki wielki namiot, gdzie tam te zajęcia artystyczne się, słuchaj, żona trochę jest artystką, tutaj pochwalę się. No, ta słowiańska dusza. Samoukiem. Maluje. Więc przez całe wakacje tam pełnili dyżury i coś się działo, tak? Dlatego mnie zawsze, jak z mównicy było powiedziane, że na przykład hobby, to nie czas na hobby teraz, z mównicy, jak zostało to powiedziane, że odłóżcie to hobby, nie jedźcie gdzieś na wycieczkę, bo teraz jest czas głosić. Ja mówię: Boże, przecież nie może być, że Bóg by chciał zabrać na przykład nam to, co my na przykład lubimy robić, tak? Że ja na przykład malować nie będę, czy tam, nie wiem, czegoś nie będę robić. No niemożliwe to było dla mnie i ja na przykład tego nie odrzuciłam, tak? Ale są tacy ślepo wierzący, którzy faktycznie odrzucą wszystko i będą pianierować i, wiesz, i robić i całe życie im przyleci, wiesz, przed oczyma, nie? I powiem ci, po tej akcji w latem, gdzie ten projekt się udał, super, jesteśmy bardzo zadowoleni. Wiesz, ten entuzjazm tych ludzi, słuchaj, to docenianie takie tych dzieciaków, że ten czas dla nich był zagospodarowany, nie? Bo nie każdy wyjechał. Bo nie każdy z dzieci wyjechał gdzieś na wakacje, tak? Więc no, to są fajne rzeczy. I wy na przyszłe wakacje... Bezinteresownie, za darmo. Tak, to jest za darmo robione. Nasz czas, pieniądze, tak? Próbujemy pozyskać, gdzie się da, trochę swoich środków. Na przyszły rok też planujemy dalej ciągnąć projekt, także... Ja zachęcam wszystkich, którzy będą oglądać ten wywiad, aby wsparli waszą fundację. A, fajnie. A to Tychowska będzie na pewno kilkanaście, a nie kilkadziesiąt tysięcy osób, także... Tak, nasze stowarzyszenie nazywa się Tychowska Akademia Filantropii. Na Facebooku działamy, jesteśmy. No, słuchajcie, damy linka też pod spodem z waszymi danymi. Damy też do tej akademii linka, żeby ludzie mogli sobie sprawdzić, zobaczyć. I... Tak. Tam można podejrzeć, są zdjęcia, są filmiki. Super. Ciężką pracę żeśmy swoją włożyli, łopatą żeśmy kopali. Amen, super. Od czegoś trzeba było zaciąć, nie? Tak. No, pięknie, to powiem wam. To wspaniały akcent na zakończenie wywiadu, także oby wszyscy byli świadkowie, właśnie angażowali się na rzecz społeczeństwa i pokazywali, że bycie osobą taką, wiesz, wierzącą, która ma rodzinę, ma czas na wszystko, może też dać coś innym i pokazać, jak ta miłość powinna wyglądać.
Tak. Nie tylko sztucznie, ale realnie, nie? I to obcym osobom, no to... Wiesz, ja powiem ci, my jak głosiliśmy i pamiętam, odwiedzaliśmy domy, gdzie naprawdę była bieda, wiesz, i nieraz z takim bratem, żeśmy, wiesz, pojechali, kupili ten chleb, zawieźli tam i tak dalej, nie? Ale tak, wiesz, człowiek się zastanawiał, kurczę, im tak w duchu sobie człowiek myślał, przecież tym ludziom jest teraz pomoc potrzebna taka... Teraz, nie? Realna, rozumiesz? Ta strażnica im nic nie da, którą my zostawiamy. Na podpałkę, ale one się ciężko palą, bo ja próbowałem. Tak. Naprawdę nawet na podpałkę się średnio nadają, bo... Nie, nie nadaje się. Ciężko, nie da się tego palić, więc... Zajmowałem się też literaturą na sali Królestwa, tak? I powiem ci, ile literatury poszło do spalenia. Ja wiem. To jest straszne. Wiem. No ale co, można palić, jeżeli bracia zapłacą, no to co? To jest grzech. Wyrzucać pieniądze i palić to, nie? Oj, naprawdę szkoda czasu, także... No jakimś takim pozytywnym akcentem teraz trzeba zakończyć. No ten pozytywny to była ta fundacja, naprawdę super. Ja zachęcam wszystkich, na tym zakończymy wywiad. Bardzo miło było was poznać. Nam też. My cię już dawno poznaliśmy tak wizualnie, ale dzisiaj tak o... Miło nam porozmawiać z tobą, Jarek. I trzymamy kciuki za twoją pracę. Tak. No to praca. Będziemy śledzić i interesujemy się cały czas, także życzymy też powodzenia w takich działaniach społecznych, że tak powiem. I dużo też błogosławieństw, bo robisz naprawdę fantastyczną robotę. Tak. Dziękuję bardzo. Wzajemnie. Wy też robicie teraz super robotę. To pozdrawiamy wszystkich.